Wręczeniem medalu za zasługi dla Dzierżoniowa rozpoczęła się 32. sesja Rady Miejskiej. To była bardzo uroczysta i dla nas ważna sesja, ponieważ było wręczenie medalu zasłużony dla miasta Dzierżoniowa, dla klubu sportowego karate Kyokushin. Jest to zawsze dla Rady Miejskiej bardzo duże wydarzenie, bo to jest to najwyższe wyróżnienie, jakim możemy uhonorować mieszkańców naszego miasta, czy w tym przypadku był to klub sportowy. Dzierżoniowski klub sportowy ma na swoim koncie liczne sukcesy. 1 grudnia 2012 roku były w Dzierżoniowie Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin w kategorii Open. Nasz zawodnik Tomasz Staściuk zajął 2. miejsce. Jak wspomina prezes Andrzej Darakiewicz, sztuki walki w powiecie dzierżoniowskim cieszą się ogromną popularnością. Od 1977 roku, to jest czas, kiedy powstał klub, wziął udział w zajęciach naszego klubu około 5000 zawodników. W tej chwili mamy około 120 uczestników zajęć w różnym wieku. W większości są to dzieciaki i młodzież szkolna. Następnie radni zajęli się projektami uchwał. Pierwszy dotyczący współpracy z miastami partnerskimi i dwa pozostałe to korekta naszego budżetu, jak również, co zawsze za tym idzie, wieloletni program finansowy też tam musimy poddać korekcji. Po uchwaleniu projektów przyszedł czas na sprawozdania z realizacji programów pomocy publicznej, jak i rewitalizacji.